W ostatnich dniach Imperium Rzymskiego, u progu upadku cywilizacji, jedna kobieta wyprzedzająca swoje czasy będzie chciała zjednoczyć ludzkość. Agora to jest film, o którym można by myśleć, dyskutować, pisać w nieskończoność. On otwiera bardzo dużo tematów. Oczywiście chodzi tutaj o rolę kobiety w nauce. Oczywiście chodzi tutaj o nasze potoczne wyobrażenia na temat historii chrześcijaństwa. Jakim prawem oceniasz dzieło Boga? Co jest nie tak z wami chrześcijanami? Człowiek już nie może nic powiedzieć? Obrażasz nas, krytykując naszego Boga. Przenieś się na pustynię, tam nic cię nie obrazi. Nie wiecie, o czym mówicie. To świetny film, taki film, który daje do myślenia. I chyba pierwszy film równie antychrześcijański. Muszę przyznać, że czuję się tam silne emocje, które pokazują chrześcijaństwo jako sektę, która zwyciężyła. Biskup nawołuje do poniżania kobiet i dzieci. Będę oczyszczał miasto, dopóki wystarczy mi sił. Oczywiście chodzi tutaj o pewien symbol dociekań naukowych, ale także o agorę jako to miejsce demokracji, to znaczy jakimi metodami mają się ludzie komunikować. Czemu to zgromadzenie miałoby słuchać kobiety? Dosyć. Jeśli nic nie zrobicie, nadal będzie to robił. Aż nikt nie zostanie w tym mieście. Tutaj jest bardzo oczywiście ważna ta postać kobiety jako symbol, Hypatia występuje jako taki symbol harmonii, piękna, równowagi, symetrii, właśnie tolerancji. Ona jest postacią na poły historyczną, na poły mitologiczną, ale historyczną również. I jest pewnym pomysłem na to, jakby można było inaczej być człowiekiem. Wszystkich tu obecnych więcej łączy niż dzieli. Cokolwiek dzieje się na ulicach, jesteśmy braćmi. Pamiętajcie o tym. Ja myślę, że to bardzo poruszający, mocny film. Jednocześnie prosty. Nie ma tam naddatków niepotrzebnych. Bardzo widowiskowy. No i myślę, że przede wszystkim godna podstawa do dyskusji o roli chrześcijaństwa, o roli kobiet, o prawach kobiet, o filozofii, o nauce, a przede wszystkim o tym, czym ostatnio się zajmuję, po co nam Bóg. Nie są bogami. Wasz Bóg jeszcze się nie sprawdził. Ten film ma już swoich bardzo zagorzałych wielbicieli i bardzo zagorzałych krytyków. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Agora.